Serwomechanizm, układ automatyki ze sprzężeniem zwrotnym, w którym sygnałem wyjściowym jest na przykład położenie, prędkość czy przyspieszenie, ale najczęściej wartość przemieszczenia liniowego lub kątowego. Wartość zadana porównywana jest z przetworzonym przez przetwornik bieżącym sygnałem wyjściowym, położeniem przedmiotu lub przesunięciem i powstały w ten sposób uchyb podawany jest na człon korekcyjny, a dalej na wzmacniacz. Wzmocniony sygnał trafia do siłownika, może to być silnik elektryczny, servomotor, którego przemieszczanie jest wartością wyjściową serwomechanizmu. Zadaniem serwomechanizmu jest likwidacja błędów regulacji, uchybu przemieszczenia, powstających na skutek zmian wielkości zadanej. Serwomechanizm składa się z elementu napędzającego silnika, przekładni mechanicznej przekazującej przemieszczanie silnika na wał wyjściowy, układu pomiarowego i regulującego, przyłącza sygnału sterującego. Położenie wału wyjściowego jest kontrolowane potencjometrem przekazującym informacje o aktualnym położeniu wału do komperatora porównującego te sygnały z sygnałem sterującym określający, jakie położenie powinien przyjąć wałek. W zależności od wyniku tego porównania przekazywany jest sygnał do silnika i w konsekwencji zmianę położenia wałka. Podczas realizacji procesów technologicznych przez maszyny i urządzenia zwykle obecność człowieka nie jest potrzebna i pożądana. Podobnie jest w przypadku obsługi przez pracowników urządzeń produkcyjnych, np. pras, gilotyn. Istnieją automatyczne systemy zabezpieczające przed wtargnięciem pracownika do strefy zakazanej urządzenia lub instalacji technologicznej. Systemy te mogą nie tylko generować sygnały ostrzegawcze, ale również zatrzymywać działanie urządzenia lub zmniejszać prędkość pracy. Działanie tych systemów polega na skanowaniu przez czujniki laserowe, ultradźwiękowe, określonej przestrzeni. Czujniki te wyczuwają obecność ludzi lub przedmiotów w kontrolowanej przestrzeni i przekazują sygnały do układów sterowania urządzeniami oraz do urządzeń ostrzegawczych w celu wywołania odpowiedniej reakcji, np. świecenia lampek ostrzegawczych, zadziałanie syreny ostrzegawczej, zatrzymanie lub spowolnienia pracy urządzenia. W procesie użytkowania układów automatyki nadzorem powinny być objęte wszystkie elementy i zespoły wchodzące w skład układów. Czujniki i przetworniki pomiarowe, rejestratory, urządzenia wytwarzające energię pneumatyczną i hydrauliczną wykorzystywaną w układach, silniki i siłowniki, regulatory. Generalną zasadą jest przestrzeganie zasad eksploatacji poszczególnych elementów zawartych w dokumentacjach technicznych czy instrukcjach eksploatacji opracowanych przez producentów elementów. Czujniki i urządzenia pomiarowe posiadające odczyt wskazówkowy powinny spełniać następujące podstawowe warunki eksploatacji. Nie powinny być narażone na uszkodzenia. Szyby ochraniające podziałki powinny być czyste i niepopękane, aby możliwe było odczytywanie wartości mierzonych. Przewody elektryczne i zaciski powinny być utrzymywane w należytym stanie technicznym. Izolacja nie powinna być uszkodzona. Przetworniki pomiarowe podlegają tym samym zasadom eksploatacyjnym co czujniki pomiarowe, jednak przetworniki zaopatrywane są w dodatkowe informacje eksploatacyjne, które umieszczają producenci na tzw. tabliczkach znamionowych. Urządzenia wytwarzające sprężone powietrze muszą posiadać opracowane przepisy dotyczące obsługi, konserwacji oraz wszelkich napraw. Wszystkie informacje muszą być dostępne dla obsługujących urządzenia. Do podstawowych czynności obsługiwania sprężarek należą sprawdzenie poziomu oleju zarówno w sprężarce, jak również w wyłączniku olejowym silnika, kontrola naciągu pasów napędowych między silnikiem a sprężarką, kontrola położenia wskaźnika manometrów stykowych. Obsługa silników elektrycznych powinna być przeprowadzona przez wykwalifikowany personel, jednak każda osoba użytkująca urządzenia z napędami elektrycznymi powinna zwracać uwagę na następujące aspekty. Czy wał silnika obraca się lekko? Czy łożyska są nasmarowane? Jakość przymocowania silnika do podłoża konstrukcji, urządzenia zabezpieczające, stan elementów połączonych z silnikiem i przenoszących napęd, sprzęgła, przekładnie, wentylacja wnętrza silnika, czy otwory wentylacyjne nie są zakryte.
Wszystkie eksploatowane siłowniki muszą posiadać opracowane instrukcje dotyczące obsługi, konserwacji oraz napraw. Wszystkie informacje zawarte w instrukcjach muszą być dostępne dla obsługujących urządzenia. To już wszystko, co musisz umieć na test. W ramach pracy domowej spróbuj zrobić zadania na platformie.